Koniec utrudnień i objazdów, a przynajmniej tak to powinno teraz wyglądać. Od południa w środę 21 lutego w Częstochowie można przejechać już drogą krajową nr 91, czyli popularną Gierkówką, bez przeszkód. Tym samym kończy się największa inwestycja drogowa w historii miasta. Paweł Jędrusik. Trwający od 2021 roku remont Gierkówki dobiegł końca. Od środy droga jest już całkowicie przejezdna dla kierowców. To się bardzo cieszymy. Bardzo się cieszymy. No właśnie czytam na internecie. Były duże utrudnienia? Czekała pani na ten moment? Wie pan co? No muszą zrobić. No niestety, ludziom się nie dogodzi. No, ale nie było tak źle. Przejścia były, zawsze się gdzieś przeleciało. Ja już byłam zobaczyć, jak to wygląda. Rano o 5:00 przeszłam się, więc no zadowolona jestem. Fajnie, ale jeszcze powiem, że gdzie my chodzimy, czyli chodnik, czyli jeszcze dla rowerów nie jest zrobione, to boczne, prawda? A tutaj to wiadomo, że już jest fajnie. Jednym z najważniejszych elementów przebudowy DK 91 była rozbiórka starej i budowa nowej estakady. Nie wszystkim nowa konstrukcja przypadła do gustu. Nie podoba się. Dlaczego? No jak to wygląda? Taki ciężar, wie pan. Okropnie i tu wielu mieszkańców to powtarza. Ta poprzednia była ładniejsza? To znaczy, no ładniejsza, bo była zniszczona, ale była lżejsza, taka przyjaźniejsza. To taki mur postawili przed nami i te mury też, wie pan, nie podoba się. Droga jest dostępna dla kierowców, ale z utrudnieniami muszą się jeszcze liczyć piesi. Cały czas trwają prace w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Wykonawca ma do wykonania jeszcze bruki, jest jeszcze do ułożenia masa bitumiczna na drogach rowerowych, są jeszcze wjazdy z połączeniami lokalnymi, więc no, ja sobie nie wyobrażam, żeby na początek wiosny, na ten początek sezonu także rowerowego te elementy infrastruktury nie były gotowe. Budowa nowej Gierkówki nie obyła się bez problemów. Termin jej oddania do użytku wydłużał się m.in. z powodu jednego z wykonawców, którego miasto ściągnęło z placu budowy. To jednak największa i najważniejsza inwestycja miasta. Wyremontowano nie tylko drogę, ale również mosty. I tak naprawdę stan tych obiektów wskazywał na to, że nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy je naprawiać, a jeżeli już remontuje się w pasie 5-6 km 7 obiektów inżynieryjnych, to chyba warto już zrobić całą drogę. Koszt modernizacji drogi krajowej nr 91 wyniósł około 360 milionów złotych.